A za chwilę u nas nowa szefowa klubu Nowoczesnej. Dzień dobry, witam serdecznie. Witam Katarzyna serdecznie. Lubnauer. Teraz już mogę mówić do pani przewodnicząca, prawda? No, nie tak, wypada inaczej. Klubu. Czyli taka nowa Petru. Nie, przepraszam, przewodniczący Petru. Dasz mi się go przewodniczącym partii. Nie, przewodniczący partii, ale w klubie jest pani nowym Petru. Nie, jestem Katarzyną Lubnauer w dalszym ciągu. Ale to jest tak, że już ma pani dosyć tłumaczenia się za Petru? Nie uważam, żebym się kiedykolwiek tłumaczyła za Petru. Zawsze staram się prezentować swoje poglądy. Bo to nie jest łatwy człowiek we współpracy, prawda? Nie, dlaczego? Współpracuję z nim od początku, jak widać. Jego ale? Nie ma ludzi idealnych. Nie ma. No ale to myślałem, że Petru jest. No tak przynajmniej wyglądał w kampanii. Nie, nie, nie. No, nie, kiedy to było, no tak. Nie, przede wszystkim nikt nie jest idealny mimo wszystko. On zrzuca siebie jako balast i to macie takie poczucie, pozwoli wam złapać oddech wreszcie? No przede wszystkim zdecydował o rozdzieleniu funkcji. Mamy dwie funkcje. Jedno to jest przewodniczący partii, jeden to jest przewodniczący klubu. Zdecydowaliśmy się podzielić tymi odpowiedzialnościami. Widzimy, co się dzieje, jeśli chodzi o sondaże. Widzimy, a co się dzieje? Jak pani to oceniła? No przede wszystkim widać, że musimy odzyskać zaufanie wyborców. To jest zadanie ważne. Czuję się za to też odpowiedzialna jako przewodnicząca klubu. Uważam, że powinniśmy w tej chwili mocniej pracować. Natomiast Ryszard Petru przyznał, że czuje się odpowiedzialny za pewne spadki sondaży. W związku z tym uznał, że taka zmiana, takie nowe otwarcie jest nam potrzebne. A powiedział, co takiego jego zdaniem było tymi punktami, które sprawiły, że dostawaliście ciosy? Znaczy, oczywiście nikt chyba nie ukrywa, że pewnym takim punktem zwrotnym był grudzień, tak, i wyjazd w czasie protestu. I tutaj Ryszard Petru bierze za niego odpowiedzialność. Myślę, że tylko warto... grudzień był prawie 5 miesięcy temu. No dobrze, no już nie. Bez przesady. No, no już trochę pan 4, jeżeli już kwiecień mamy jeszcze. No, ale ja już zaraz się kończy, majówka jest w no to nawet jeżeli jest majówka, to w dalszym ciągu są 4 5 miesięcy Petru musiał myśleć, że to miesiące, było złe. Jeżeli już. Natomiast myślę, że najważniejsze, żeby wyciągnąć wnioski, najważniejsze jest to, żeby pokazać Polakom, że nam zależy, że jest nowe otwarcie. Przecież cały czas nasz program jest tak samo atrakcyjny. Cały czas ta nasza wizja Polski tak samo jest atrakcyjna. Co więcej, jeżeli pan spojrzy na Nowoczesną, no to przez te, nie wiem, półtora roku stała się partią nie tylko jednego lidera, ale wielu innych interesujących posłów, liderów. Którym lider ciąży. To jest paradoks, no. Ja odpowiadam za siebie, staram się w tej chwili przejmując klub, uważam, że będę również odpowiadać za to, żebyśmy budowali od nowa poparcie społeczne. Uważam, że bardzo ważne jest dzielenie się odpowiedzialnością. Liczę na bardzo wielu naszych posłów, którzy myślę, że będą mi w tym pomagać. Kamilę Gasiuk-Pichowicz, Adama Szłapkę, Joannę Scheuring-Wielgus, Paulinę Henik-Kloskę. W związku z tym jesteśmy już zgranym zespołem, już który może na pracować. Petru pan nie liczy. Ryszard Petru zajmuje się w tej chwili partią. Partia to jest duży organizm, 5000 członków, tak. Struktury, kwestia przygotowań do wyborów samorządowych. Naprawdę jest co robić, strategia na przyszłość. Natomiast jest praca w Sejmie. Ta praca w Sejmie też wymaga po pierwsze organizacji, po drugie tam się dużo polityki dzieje, no bo przyznajmy, że w przypadku polskiego parlamentu rzeczywiście bardzo wiele polityki się dzieje na miejscu. W związku z tym bardzo ważne jest tam, żebyśmy też byli wyraźni, żebyśmy byli tam obecni, żebyśmy pokazali Polakom, że mają alternatywę. Wie pan, mamy mieć wybory za 2,5 roku i za 2,5 roku nie chcemy, żeby Polacy znowu stanęli przed wyborem mniejszego zła. Chcemy pokazać, że jest jakaś alternatywa. Na razie wybierają Platformę, w ogóle nic nie chcą. Ale jeżeli by zobaczyć nawet wyniki tego ostatniego sondażu, to jeżeli by to policzyć na rozdział mandatów i biorąc pod uwagę usytuowanie Polski, to prawdopodobnie skończyłoby się rządami koalicji PiS-Kukiz. W związku z tym Nowoczesna jest potrzebna chociażby po to, żeby odzyskać część elektoratu od Kukiz-15, bo wiemy, że straciliśmy część elektoratu na ich rzecz. Wiemy również, że jest całkiem sporo Polaków, które w tej chwili nie są zmotywowani do tego, żeby w ogóle deklarować jakieś poparcie dla jakiejkolwiek partii politycznej. No ale przyzna pan, że akurat te wybory to będą, jeśli wszystko się jakoś tak poukłada, to myślę, że nawet patrząc na frekwencję, może nie będziemy tak dobrze jak Francuzi, ale jednak będzie lepiej. Może, natomiast wie pan, mimo wszystko zawsze są ludzie, których po pierwsze trzeba zmobilizować, a po drugie, których nie zmobilizuje retoryka PiS-antyPiS, tylko będą chcieli jakiejś konkretnej wizji Polski. Nowoczesna taką wizję Polski jako dobrze zorganizowanego kraju proponuje. Mamy program, który jest chwalony
chwalony przez bardzo wiele osób. Ostatnio nie wiem, czy pan widział. Tak, ja dostałem robić. Nawet ten program od pani koleżanki. No i tak, podoba się pan? Okładka mi się podoba, a program jest jak każdy program. Każda partia obiecuje mi, że będę żył godnie, że będę miał bezpłatną służbę zdrowia, że będę miał dobre szkolnictwo, że będę w ogóle szczęśliwym młodym człowiekiem. No tak, a tam są również szczegóły dotyczące tego, jak my to chcemy zrobić. Zdaję sobie sprawę, ale myślę, że wie pani, że dzisiaj ludzie nie kupują bardziej programu, tylko nazwisko szefa partii. No dobrze, no ale no to myślę, że warto też, nie kupują. Warto też pomyśleć o tym, że to, co będzie decydować o przyszłości, to jest właśnie to, jaką wizję kraju dane ugrupowanie chce wprowadzać. Mm-hmm. I tutaj Nowoczesna na pewno ma ciekawą propozycję. Mówimy o tym dość wyraźnie, że po pierwsze, nie chciałby pan zapewne wybierać, może pan by chciał, ale większość, wielu Polaków nie chciałby wybierać między dwoma ugrupowaniami, które są na przykład dość konserwatywne, bo zarówno PiS, jak i Platforma. Tutaj my dość zdecydowanie deklarujemy takie rzeczy jak rozdział Kościoła i Państwa, jak kwestie związane, ja na przykład jestem związana ze świecką szkołą, czyli z inicjatywą ustawodawczą, jest kwestia związana z gospodarką. W tej chwili mamy walkę między PiS i Platformą Obywatelską na populizmy. No nie wiem, czy pan widział, FOR policzył, my policzyliśmy, że w 2020 roku to byłoby 37 miliardów, natomiast FOR policzył, że na dzisiaj to byłoby 30 miliardów więcej wydawane z budżetu, gdyby zaproponować to 500 zł na każde dziecko i 13 emeryturę. Pierwszy moment, w którym wypowiecie, że zabieracie 500+, to będzie jeszcze kolejny gwóźdź do trumny. No. Po pierwsze, również w naszym programie zadeklarowaliśmy, że zachowamy ten program, tylko mówiliśmy o zmianach związanych na przykład z górną granicą, powyżej której... Policzyliście, ile to byłoby oszczędności? Tak, policzyliśmy. Tam wyszło, że około 4 miliardów chcielibyśmy... zostawić w budżecie. Natomiast nawet nie wie pan, co nie o to chodzi, bo to jest kwestia, jeżeli się spowoduje rozwój, to można znaleźć pieniądze na różne wydatki. Natomiast przede wszystkim jest kwestia tego, że jest wiele innych sposobów, żeby na przykład zapewnić większą dzietność. Jeżeli są miejsca w Polsce, i to całkiem sporo, gdzie w dalszym ciągu nie ma dostępu do żłobków, to nie będzie większej dzietności, jeżeli ktoś nie będzie miał dostępu do żłobków. Jeżeli mamy rozwiązania... Szpitale i gabinety ginekologiczne i szpitale, wydziały położnicze nie mają problemu z tym, że nikt nie chce rodzić. Tam się akurat naprawdę dobrze dzieje. No właśnie, nie wiem, czy z uwagi na 500+, czy nie, wzrost jest nieduży. To znaczy, wie pan, prawdopodobnie ze względu na co jest ten wzrost, tak naprawdę? Bo się zakochali w sobie Polacy? Nie, bo się zmniejszyło bezrobocie. Układ jest taki, że wszystkie wskaźniki światowe pokazują, że najwięcej dzieci rodzi się tam, gdzie kobiety mogą łączyć pracę zawodową z wychowywaniem dzieci, czyli gdzie bezpiecznie czują się w pracy. Mm-hmm. One się wtedy czują bezpiecznie ekonomicznie i w związku z tym chcą rodzić dzieci. I jeżeli się zmniejsza bezrobocie, to rodziny chętnie decydują się na dzieci. Tu rzeczywiście to działa dość ładnie. Natomiast... Okej, ale nawet gdyby to tak ułożyć, to nawet jeżeli bezrobocie by się nie powiększało, a zabrać 500+, to politycznie jest... Ale nikt nie jest... chce zabrać. Przepraszam, czy... Ale stać panią na to, naprawdę? Żeby co? No, powiedziała pani przed chwilą, że nie stać nas na 500+. Nie powiedziałam. Powiedziałam ja co innego. Wyciągnąć wniosek z tego, co pani mówi, że generalnie jest to bardzo droga nie rzecz. Nie stać nas na rozszerzanie tego programu. Populizmem jest. Mm. Szczególnie groźna jest dla mnie kwestia zapowiedzi 13 emerytury, dlatego że prawdopodobnie następny rząd będzie musiał z powrotem wrócić do kwestii podwyższenia wieku emerytalnego. No, oczywiście, że tak. To już jest. I w tym momencie strasznie trudno będzie przekonać społeczeństwo, że z jednej strony trzeba podwyższyć wiek emerytalny, a z drugiej strony są pieniądze na 13 emeryturę. A pani chce iść i będzie musiała pani to powiedzieć, jeśli pani chce wygrać, nie? No, dlatego nie chcemy walczyć w tej chwili na populizmy. Społeczeństwo słyszy tylko 500+, dają, biorę. Dają 13 emeryturę, biorę. I ja wierzę, że jest w społeczeństwie całkiem spora grupa ludzi racjonalnie myślących. Mniejszość. To nie jest, nigdy racjonalnej większości pani nie znajdzie. No to może my liczymy na tych racjonalnych wyborców i wychodzimy z założenia, jest że... Jest 5%, czyli nawet nie macie 5. Myślę, że jednak 5. Więcej jest Polaków, którzy racjonalnie myślą. Pana brak wiary w Polaków niestety strasznie mnie martwi. Brak wiary w dystans do tego, co tu się dzieje. No przecież znam wynik wyborów z zeszłego roku. No nic tu się specjalnie nie zmieniło. To, że nagle Platforma jest nad PiS-em, to jest wypadek przy pracy. A wie pan co? Niech pan spojrzy. My wtedy głosiliśmy dość liberalny program dotyczący ograniczenia przywilejów emerytalnych, dotyczący, nie wiem, górnictwa i tak dalej. I mimo wszystko zyskaliśmy poparcie jakiejś grupy Polaków w momencie, w którym byliśmy ugrupowaniem, w którym wtedy mówiono, że nie ma szansy wejścia do Sejmu. I w momencie, w którym, nie wiem, jeszcze na dwa miesiące przed wyborami mieliśmy chyba 2%. W związku z tym ja jednak wierzę w Polaków, wierzę w to, że jest całkiem spora. Oni wiedzieli, że nie dojdziecie do władzy, więc i tak wam kibicowali. Musiała mieć władzę, żeby wprowadzić obietnicę z programu. No. Oczywiście, natomiast ja myślę, że po to się głosuje na ugrupowanie, żeby mogło realizować swój program. Albo ale teraz, przyzna pani, albo że też Nowoczesna dostała... Zresztą to nie było takie oczywiste, bo nie wiem, czy pan pamięta do ostatniej chwili... Ale Nowoczesna dostała swoje poparcie też na wkurzeniu wobec Platformy, po prostu. No. Ale przecież niewiele się zmieniło, tak? Wielu Polaków pamięta jeszcze to, że wiele rzeczy nie działo, pamięta to, że zabrano pieniądze z OFE, pamięta
pamięta to, że podwoił się dług publiczny, tak. To się nie zmieniło. I musimy pamiętać o tym, że musi być alternatywa. Nie musimy być skazani na duopol, nie musi być sytuacji, w której musimy wybrać mniejsze... Ale tak podobnie z Platformą, że to w ogóle nikt tam nie widzi tej czułej różnicy. Ale to prawda. Chociażby kwestia podejścia, co już mówiłam, nie wiem, kwestia światopoglądowe. Nasz program jest programem dużo bardziej liberalnym również w tej dziedzinie. Po drugie, w ogóle to jest jedyny praktycznie całościowy program. W tej chwili nie ma innego programu na scenie politycznej w stosunku do programu Nowoczesnej, który jest pełną wizją. Pani się pokłóci z Kościołem, to będzie. Ale ja się nie kłócę z Kościołem. Nie, ale dlaczego? Pani chciała się dlaczego? Nie, Kościół nie chcę teraz się tyle dostał, że jak pani mu pozabiera, to będzie pani wyklęta. Po pierwsze, cała Nowoczesna ja jestem w ogóle zwolennikiem takiej teorii, że to państwo powinno pilnować Kościoła, to znaczy, że to nie Kościół ma się cofać, tylko państwo powinno pilnować pewnych obszarów życia. Państwo pilnuje. PiS na pilnuje przykład... Kościół, nie pozwala się rozpaść Kościołowi w Toruniu co miesiąc 40 tysięcy złotych. Wynamemy oni dają na Lux Veritatis. Po pierwsze, tyle nie dajemy na memy, to jest oczywiście... No jedną czwartą. Nie, no przepraszam bardzo. Po pierwsze, to ale były pieniądze... Rządzą, to były sprawę. Pieniądze na całą obsługę graficzną Facebooka, natomiast ktoś wyciął jeden fragment opisu i zrobił z tego pieniądze na memy. I jak pan porówna nasze wydatki do wydatków innych ugrupowań... To prawda, Platforma na wszystkie są... agencje reklamowe, super wydatki, nieźle. No, nikt nie wspomniał o tym, że w międzyczasie spłaciliśmy milion długu. Przede wszystkim, znaczy co naszych chronić? Nie, no bo jak słyszę, że PiS wydaje 1,5 miliona na ochronę prezesa, myślę sobie, że ci prezesi w partii politycznych są mega ważni, a wy nie wydajecie ani grosza na ochronę Petru. No. Czujemy, że jest bezpieczny, to jest wasze może dlatego, że może Polacy go lubią i nie musi być chroniony jakby przez go lubili, grupę. To by mu dali w sondażu trochę więcej niż ma teraz. No. Ale jak widać, nie musimy go chronić, a Jarosława trzeba chronić ponad milion złotych, zdaje się. Jeden Petru rocznie. Był w stanie partię doprowadzić do Sejmu, jeden Petru jest w stanie wpuścić partię do grobu? Ja wierzę, że nie. Ja wierzę, że przede wszystkim i Ryszard Petru się odbuduje. Myślę, że potrzebne nam było takie, mówię, jak nowe otwarcie. Było nam potrzebne pokazanie takiego momentu, w którym pokazujemy, że walczymy dalej. Rozdzielenie obowiązków też pomoże Ryszardowi Petru skoncentrować się na pewnych obszarach. Bardzo trudno się łączy obowiązki z bardzo wielu dziedzin. Ja w pewnym momencie też już trochę za dużo miałam tych obowiązków. Teraz mam na przykład zamiar przestać być rzecznikiem partii, no bo też już w pewnym momencie... tego Petru. Nie, to chodzi. Czego masz pani mnie wysadzić widzę... samochodu po no, prostu? Pan... Znaczy, miałabym ochotę, ale pan kieruje. Powiem w ten sposób. Dominik, przejmiesz kierownicę, to będą tylko 5 minut bez kierowania. Praca kierowcy, pan, wiesz. Tak powiem, Cedrą Censeo Cartagena jest sedelendą. Tak w kółko i w kółko, ja mówię o czymś innym, a pan nie, wraca. Ja wiem, ale bo pani mówi o tym, o czym pani chce powiedzieć, a ja mówię o tym, a pan co mówi jest, o tym, wydaje o mi się ważne. Powiedzieć. Nie, dlatego, że no, mimo wszystko, sama pani przyzna, że dzisiaj lider ma ogromne znaczenie. Lider albo partię ciągnie, albo ją pogrąża. I w waszym przypadku jesteście w momencie, w którym on ją pogrąża. Ale lider przede wszystkim ma dużą zdolność odbudowywania się. Lider ma dużą zdolność tego, żeby się uczyć i lider przede wszystkim umie wyciągać wnioski. I według mnie ta wczorajsza decyzja jest między innymi jednym z przykładów, że umie wyciągać wnioski. Ale on sam to wyjął mnie... z siebie? Czy wyście tak, mu wyjęli wniosek, położyli na stole Ryszard, jak nie odejdziesz, nie, będzie... Zdecydowanie to była jego decyzja, nikt go tej funkcji nie pozbawiał. Doszedł do wniosku, że jeżeli trzeba to wszystko od nowa poukładać, to trzeba rozdzielić obowiązki. I to tak zdecydował, klub wybrał nową przewodniczącą. Czyli kobiety zaczynają rządzić. Tak? Ja myślę, że w Nowoczesnej zawsze kobiety były wyraźne i nigdy nie były, że tak powiem, tylnym szeregiem. Jak się wielu was posłucha, to jest największy hardkor wasz dzisiaj, ale taki czuły hardkor. Wie pan co? Joanna Scheuring-Wielgus znalazła swoją taki obszar, w którym jest słuchalna, w której ludzie budzi zaufanie. Jest osobą, która się zajmuje tą mową nienawiści, jest osobą, która się zajmuje sprawami kobiet. Ja uważam, że wolności kobiet są bardzo ważnym tematem w tej chwili, szczególnie, że PiS próbuje je ograniczać w czasach donatnych, po kawałku próbuje wprowadzać coś, co ja nazywam państwem wyznaniowym. Jeżeli niech pan zobaczy, mówiliśmy o tym, że jak państwo powinno funkcjonować, klauzula sumienia. No nie może być tak, że państwo płacąc z NFZ-u za usługi medyczne, dopuszcza sytuację, że na przykład są rejony w Polsce, jak Podkarpacie, gdzie nie ma żadnego szpitala, w którym można zgodnie z prawem, zgodnie z ustawą, dokonać aborcji z przyczyn jednej wymienionej z trzech w ustawie. To świadczy o tym, że państwo nie funkcjonuje, że właśnie nie ma państwo tego... Państwo obchodzi prawo, bo państwo dzisiaj myśli tak właśnie, żeby tak to działało, po prostu. No. Oni ale to, nie łamią prawa, no to oni na po to prostu my się nie działają godzimy. Na granicy. My się na to nie godzimy. I powiem więcej, niestety podobne sytuacje były poprzednio. To nie jest tak, że to tylko za czasów PiS-u mamy taką sytuację. Platforma Obywatelska też nie zrobiła nic, żeby tą sprawę uporządkować. Żeby była sytuacja, w której jeżeli finansowane są usługi medyczne z budżetu państwa, to państwo pilnuje, żeby były wszystkie usługi medyczne, a nie te wybrane przez lekarzy. Tak, i takich hazanów elementów było jest jakby więcej. Mniej, przyzna pani. Hazanów było mniej, ale nie wiem, czy pan pamięta pigułkę dzień po, jak
głosami Platformy, między innymi Sławomira Neumanna, który był wtedy wiceministrem zdrowia, jak mówił, że Polska będzie walczyć o to, żeby w Polsce pigułka dzień po mogła być na receptę. No to jeżeli mamy takie podejście do praw kobiet, to to w tym obszarze naprawdę jest dużo do zrobienia. Myślę, i tutaj że... Joanna Schöring-Wielgus bardzo dobrze się odnajduje. To prawda, myślę, że Platforma a Kamila Gasiuk-Pihowicz myślę, że jest twarzą też walki całej opozycji o Trybunał Konstytucyjny. Też pokazał. No wie pan, ja też żałuję. Arytmetyka, no. Arytmetyka sejmowa mówi jednoznacznie. Oni mają więcej niż połowę głosów w Sejmie, w związku z tym czasami pewne walki muszą być przegrane. Natomiast to nie znaczy, że nie osiągnęliśmy pewnego rezultatu. Mhm. Polacy przyznają jednoznacznie opozycji rację w sporze o Trybunał Konstytucyjny. Podobnie jak w tej chwili w kwestii na przykład sądów i KRS-u. Jasne. To jest kolejna walka, którą będziemy musieli stoczyć. Kiedyś opozycja to była Platforma na równi z Nowoczesną. Nawet Nowoczesna przed Platformą, a dzisiaj to jest Platforma pan, wtedy i długo nikt. Ale wie pan, że wtedy miała więcej procentowo w sumie razem niż ma w tej chwili. W związku z tym rzeczywiście wzmocniona Nowoczesna jest potrzebna chociażby po to, żeby mieć pewność, że za te 2,5 roku zwyciężymy z PiS-em. A że zwyciężyć musimy, to chyba każdy widzi, no bo jak... Gdzie? No przecież w tym sondażu wyraźnie jest napisane, że 20% ludzi nic nie widzi jeszcze. No tak, no i właśnie no. Jeżeli 20% nie widzi, to znaczy, że potrzebne są propozycje, potrzebna jest pewna wizja, która te 20 osób zachęci po pierwsze do pójścia do wyboru, a po drugie do zagłosowania na taką partię jak Nowoczesna. I bo Nowoczesna powiem szczerze, że czuję się między innymi za to odpowiedzialna, żeby tych Polaków do tego przekonać. A tych, którzy uciekli do Kukiza od was, to co im się stało takiego? Czy wie pan co? Nie wiem. Wie pan, czasami jest tak, widzę, że jeżeli widzę jest... subtelną różnicę mimo wszystko. No. Czasami jest tak, że na przykład jest kłopot z komunikacją, z pewnym uświadomieniem. No, na przykład sprzedano przez pewien czas taką teorię, że my w Sejmie nie przygotowujemy ustaw, jesteśmy, nie wiem, zajmujemy się głównie przerwami. Jesteśmy ugrupowaniem, które zgłosiło 33 projekty ustaw, to znaczy tyle samo, co Platforma, która liczy 4 razy więcej posłów. Jesteśmy ugrupowaniem, które naprawdę jest zdeterminowane, którego posłowie bardzo ciężko pracują i na które naprawdę warto postawić. I, czyli potrzebna jest lepsza rzeczniczka, a ona odchodzi ze stanowiska. No. Powiem w ten sposób, ale jestem przewodniczącą klubu i zawsze odpowiem chętnie na każde pytanie dotyczące Nowoczesnej. Wszystkiego dobrego. Katarzyna Lubnauer, nowa szefowa klubu parlamentarnego Nowoczesnej. Spokojnego dnia i do zobaczenia.